Świątynia Boga w niebie jest otwarta i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Ekscelencjo, drogi księże biskupie Witalii, szanowni przedstawiciele władz państwowych z Polski i Ukrainy, drodzy kapłani, osoby życia konsekrowanego, drodzy pielgrzymi z Polski, umiłowani bracia i siostry. W naszej codzienności pośród wielu trudności pojawiają się znaki nadziei. Jednym z takich znaków jest dla nas Maryja. Nie dziwi zatem fakt, że w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski myśli i modlitwa Polaków na całym świecie biegną do niej, zwracając uwagę całego świata, że mamy Królową będącą wielkim znakiem nadziei dla całego naszego narodu. Miłości do Maryi wierzący ludzie uczyliśmy się od dzieciństwa. I ta miłość pozostała i trwa. A Maryja stale czuwa przy nas, jakby chciała powiedzieć słowami wiersza Marii Konopnickiej: Nigdym ja Ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdym od Ciebie nie odjęła nica. Jam po dawnemu moc Twoja i siła, Bogu Rodzica. Potwierdza tę rzeczywistość również wotum Polaków emigrantów znajdujące się w Paryżu w kościele Matki Bożej Zwycięskiej, gdzie na marmurowej tablicy widnieje złote serce przebite 7 mieczami. W sercu tym zawarte jest to, co Polacy mieli najdroższego. Grudka ziemi ojczystej, okruszynka chleba, szczypta soli bielickiej, kilka monet i krzyż waleczny. A wokół serca widnieje napis: Bogu Rodzicy Dziewicy, wotum Polaków, w jej sercu zawsze nadzieję mających. Piękne i wymowne wotum symbolizujące miłość do ojczyzny, którą oddali w jej władanie i chociaż losy rzuciły ich na obcą ziemię, to mieli poczucie, że ona jest z nimi. Matka Boża ma prawo do tytułu królowej, ponieważ pochodziła z Dawidowego królewskiego rodu. Była matką króla i pod krzyżem uczestniczyła w dziele odkupienia. Tam z woli Jezusa została Matką Królową Chrystusowego Królestwa. Jakże dobitnie zabrzmiało w tej lwowskiej katedrze echo słów Jezusa: Oto Matka Twoja, gdy 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz powierzał Królestwo Polskie opiece Maryi, mówiąc: Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico, Ciebie dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram. Wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam. Przyrzekam przeto Tobie i Twojemu Synowi, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, że po wszystkich ziemiach Królestwa Mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę. Do litanii loretańskiej zostało wówczas dołączone wezwanie Królowo Korony Polski, o czym mało kto już pamięta, że to dokonało się tutaj.
Dlatego ile razy klękam przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej w katedrze w Lwowie, tyle razy świadom jestem, że klęczę przed Królową, mającą swe dzieci w Polsce, w wielu krajach zachodniej Europy, w obu Amerykach, za Uralem, w dalekiej Syberii i tu w Ukrainie. Rozległe i rozproszone jest jej królestwo i różne są tego przyczyny. Jednych z Polski wyrzucili zaborcy, inni opuścili ojczyznę za chlebem, a jeszcze innych oddzieliła granica. Jednak mimo tak wielkiego rozproszenia jest ktoś, kto łączy rozrzuconych po świecie Polaków. I tym kimś jest ona, Matka i Królowa, do której wołają w jednym języku, uciekając się pod jej obronę. Umiłowani bracia i siostry, młoda dziewczyna wyznała, myśląc od kilku dni o dzisiejszej uroczystości, zastanawiałam się, kim dla mnie jest Matka Boża. Pierwsza nieco przygnębiająca myśl, która mi się nasunęła, była taka, że za mało modlę się do Maryi i za mało o niej myślę. Jakoś tak zapominam o niej na modlitwie. Już postanowiłam nieco pogłębić moją bardzo ogólną wiedzę o niej, o jej postaci i sposobie życia. Gdy o niej myślę teraz i gdy do niej się modlę, to zachwyca mnie przede wszystkim jej zawierzenie i posłuszeństwo Bogu. Ona jest cała dla Boga od początku do końca. Ta jej postawa zasłuchania wobec Boga głosu wzbudza we mnie ogromne pragnienie jej naśladowania. Dlatego Maryję proszę o to, by modliła się za mnie, bym umiała zaufać i zawierzyć, bym we wszystkim szukała Boga, a nie siebie samej. My także prosimy o wstawiennictwo tę, którą Apokalipsa ukazuje jako niewiastę obleczoną w słońce z księżycem pod jej stopami i wieńcem z 12 gwiazd. Od chrztu naród polski wziął Maryję do siebie. Jest ona w naszych sercach, w naszej pobożności i w naszej historii. Dlatego śpiewamy: Tyś wielką chlubą naszego narodu. Matka naszego Pana i Zbawiciela, Matka Kościoła, jest naszą Matką. W 1962 roku święty Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski, niebieską opiekunką naszego narodu. Jej wstawiennictwo wspiera nas w zmaganiach z szatanem, z przeciwnościami, z własną słabością. Przykład Maryi pobudza nas, byśmy szukali woli Bożej w naszym codziennym postępowaniu. Oddanie się jej do dyspozycji jest pewną drogą do tego, aby zwycięstwo Jezusa objawiło się w nas samych, w naszych rodzinach i całej Ojczyźnie. Maryja, nasza Matka i Królowa, uczy nas służyć Bogu i przyjmować wszystkie doświadczenia, jakimi Bóg nawiedza nasz naród. Towarzyszy nam nie tylko w zwycięstwach, ale i w cierpliwym znoszeniu zmartwień. Dziś każdy z nas, świadomy macierzyńskiej opieki Maryi, może przyozdobić jej koronę poprzez pokonywanie swoich wad, zawierzenie Bogu, ufne znoszenie niedogodności, służbę na rzecz potrzebujących wsparcia, zrozumienia. Moi kochani, zmienne koleje losu przechodził nasz naród, gdy spotkał i poznał Maryję. Różne burze przechodziły nad polską ziemią. Świeciły nad nią łuny pożarów, nieszczęść i wojen. Ale naród nasz nigdy nie wyparł się Matki Bożej, swej Matki,
która zawsze przychodziła mu z pomocą. Podczas ostatniej wojny Polacy przeżywali herodowe dni i noce zgotowane im przez najeźdźców zachodu i wschodu. Ale i wówczas żyli nadzieją zwycięstwa, bo przyświecało im światło z jasnej góry, które jak pisał Hans Frank, dla Polaków nigdy nie zgasło. Nie zgasło też to światło po wojnie, gdy przyszło prześladowanie Kościoła. Ono paliło się zawsze tutaj, a tym światłem była i jest ona śliczna gwiazda miasta Lwowa. Dlatego proszę, byśmy nigdy nie zapomnieli o niej. Byśmy kochali swoją Królową, będąc do niej podobni, w zaufaniu woli Bożej, ukochaniu Chrystusa, wzajemnej trosce o siebie i w wytrwaniu nawet wtedy, gdy trzeba będzie wejść na Golgotę. Pod krzyżem swego Syna uczy nas, że można wytrwać w ciężkich chwilach życia, broniąc w sercach wiary, nadziei i miłości. I przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski sprawa, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. 228 lat temu nasi przodkowie uchwalili pierwszą w Europie, drugą na świecie konstytucję, nadając prawa i obowiązki naszej wspólnocie. Mówiąc o naszych przodkach, mam na myśli przodków współczesnych Polaków, współczesnych Litwinów, współczesnych Białorusinów, współczesnych Ukraińców. To wspólne dziedzictwo państwa, które kiedyś wspólnie tworzyliśmy. To wspólne dziedzictwo, w którym o członkostwie, przynależności do wspólnoty decyduje prawo i spełniony obowiązek. Spełniony obowiązek wobec państwa, spełniony obowiązek wobec siebie nawzajem we wspólnocie. Jestem przekonany, że tamta próba reformy państwa, tamta próba budowy wspólnoty, która pozwoliła przetrwać ciemną noc zaborów, która pozwoliła przetrwać wspólnocie zawieruchy wojenne, obce totalitaryzmy, okrucieństwo obcych nacjonalizmów, zbrodnicze działanie także tego, o którym wspomniał Ekscelencja Arcybiskup w swojej homilii, że to jest także znak dzisiaj dla Ukrainy, która stoi w obliczu okrutnej agresji. Sprawiedliwe prawo i spełnienie obowiązku wobec państwa i swojej wspólnoty jest silniejsze niż każda kula, jest silniejsze niż płomień pożogi wojennej. Ten znak przekazują pokolenia naszych przodków nam dzisiaj i to pozostaje aktualne. W tych dniach świętowaliśmy również w Polsce Dzień Flagi, Dzień Polonii i Polaków za granicą. Z tej okazji życzenia przekazał, na te święta, na te okoliczności wypowiedział się prezydent Andrzej Duda. Życzenia Polakom mieszkającym poza granicami państwa przekazał także minister spraw zagranicznych. Te wystąpienia są dostępne publicznie. Polecam je Państwa uwadze. Możliwość świętowania 3 maja w tej świątyni, która tak doskonale uwydatnia związek narodu polskiego ze swoją królową, jest szczególnym przeżyciem, za które bardzo serdecznie chciałem podziękować Ekscelencji Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, księdzu proboszczowi, duchowieństwu archidiecezji lwowskiej. Bardzo także się cieszę jako przedstawiciel rządu polskiego z tak licznej obecności Polaków, tutejszych Polaków, goszczących na tej ziemi. Bardzo się cieszę z obecności polskiego munduru pod oddziału pod dowództwem majora Pająka.
dziedzictwo polskiego oręża, dziedzictwo polskiej tradycji politycznej idą ramię w ramię i wspólnie świadczą o, wspólnie dają szansę rozwoju naszej wspólnocie. Dziękuję biskupowi Witaliowi z Łódzka za obecność, dziękuję władzom obwodu, władzom miasta. Cieszę się, że możemy wspólnie w gościnnym Lwowie, my Polacy i my Ukraińcy, i wy Ukraińcy, obchodzić te święta. Bardzo serdecznie na koniec chciałem podziękować pani dyrektor Janiszewskiej Jakub, jak i zespołowi Poloniki za to, że będziemy po 100 latach świadkami, odbiorcami dźwięku tych organów i dołączam się do wyrazów nadziei, że i duże organy wkrótce zabrzmią ku radości.